Być może nie wiecie, ale po premierze Gdzie jest Nemo widzowie masowo wykupywali ze sklepów zoologicznych rybki błazenki, a to doprowadziło do zmniejszenia ich populacji na rafach koralowych o prawie 80%. Na dodatek rybki były często zamęczane w źle przygotowanych akwariach, a w skrajnych przypadkach niektórzy geniusze, inspirując się filmem, spłukiwali je żywcem w toalecie, aby zwrócić im wolność.